Buongiorno, czy też buonasera. Witam się z wami niezwykle serdecznie po przerwie, która była związana z kolejnym wyjazdem do Włoch. Trochę tego było w ostatnim czasie, ale teraz wracamy, jesteśmy, wróciliśmy i to tylko na ten odcinek. Wracamy do języka polskiego, bo ja uważam, że nauka słówek, nauka języka w połączeniu z tymi odcinkami to fajna sprawa, to fajny klimacik daje, więc tymczasowo tylko w tym odcinku mamy tryb, jak sami widzicie, z językiem polskim. No dobra. Zapasem styczeń, a to oczywiście oznacza okno transferowe. No i właśnie, transfery to jest pytanie, które rozgrzewa do czerwoności wszystkich was. Ja spoglądam na tę drużynę i zastanawiam się, czy dokonywanie tutaj jakiegoś kolosalnego, spektakularnego, ogromnego transferu ma aktualnie w tej sytuacji jakiś sens, czy też nie ma. W tym momencie otrzymaliśmy ofertę transferu za Cesare za Briana Cristante, którego to wykupić by chciał Real Madryt. No a jest pewna zasada, która obowiązuje zarówno w futbolu realnym, jak i w rzeczywistości, jak i w ogóle we wszystkim. Tym bardziej jak się zgłaszają za 30-letniego Briana Cristante, który, umówmy się, już naszym podstawowym zawodnikiem nie jest. Jest to Real Madryt, który się pod tego zawodnika zgłasza, no to wypada. Wypada po prostu tutaj przeprowadzić jakieś negocjacje delikatne i zobaczyć, co oni faktycznie mają nam do zaoferowania. Tym bardziej, że wszakże wykupiliśmy sobie Cesarego Casadeiego z londyńskiej Chelsea. Mamy nowego bocznego obrońcę, jakim jest Bellanova, który do nas dołączył i już za chwil parę zostanie przekonwertowany definitywnie na tęże pozycję. Czy mamy Cesarego Casadeiego, więc w sytuacji, w której odejdzie Brian Cristante, on będzie mógł skoczyć sobie tutaj bezproblemowo na ławkę rezerwowych, ale właśnie, pojawia się tutaj jedna sprawa. Sprawa, która was bardzo intryguje i zastanawia, czyli co robić dalej z naszymi zawodnikami, jeżeli chodzi o pozycje i o transfery, które mamy tutaj w jakiś sposób zaobserwowane, co byśmy chcieli zrobić. W toku jest oczywiście sprawa transferu Filipa Marchwińskiego, bo tego zawodnika obserwowaliśmy, on zwrócił na nas naszą uwagę, na siebie zwrócił naszą uwagę i ja zdecydowanie przychylam się do tego transferu, uważając, że jest to faktycznie sensowna propozycja. Równie sensowną propozycją były transfery, które dokonaliśmy w przypadku Stefana El-Sharawiego, w przypadku Chrisa Smallinga, Nikoli Zalewskiego, który też dołączył do Królewskich i teraz w ślad za nim być może pójdzie tam Brian Cristante, no a także Wanderson, który no co jak co, ale pasuje do tej FC Barcelony. Prawy obrońca z FC Barcelony w Barcelonie. Co? Przepraszam, prawy obrońca z Brazylii w FC Barcelonie. To wygląda po prostu tak, jak należy. W każdym razie, jeżeli chodzi o jakieś ewentualne dalsze propozycje transferowe z waszej strony, to na pewno takie się pojawią, na pewno macie jakieś takie propozycje, ale ja zaczynam się zastanawiać w tym momencie, czy jest sens. Czy jest sens kogoś kupować? Czy mamy tutaj w tym momencie na kogo wydawać jakieś kolosalne pieniądze? Sugerujecie, że pozycją, którą tutaj można by wzmocnić, tak patrząc w perspektywie, jest pozycja lewego obrońcy. Ja uważam, że na obecną chwilę, wiem, Spinazzola ma już 32 lata i lada moment, gdy tylko przekroczy ten próg 33, no to zacznie mu naturalnie ten overall spadać. Ale mamy zawodników wypożyczonych. I to całe mnóstwo. I na lewą obronę jest m.in. przygotowany Stefano Ferrari. Stefano Ferrari, który aktualnie ma 70 punktów overalla. Stefano Ferrari, mając 18 lat, mając już taki poziom, myślę, że spokojnie będzie w stanie się rozwinąć jeszcze szybciej, ekspresowo w okolice tych 80 punktów overalla na przestrzeni tego pół roku czy kawałku sezonu, który by rozgrywał u nas. Więc ja chyba raczej transfer na pozycję lewego obrońcy raczej bym dyskwalifikował. Jeżeli chodzi o środek obrony, Dean Huijsen rozwinie w Monaco, wypożyczony się stopniowo rozwija. Wypożyczony jest także Mauro Perkowicz do Clermont, w którym się też rozwija. To samo tyczy się Christiana Manciniego. No i dalej mamy oczywiście aspekt napastnika. I to jest chyba to, co najbardziej was intryguje. Maurizio Aditore, którego statystyki to możemy śledzić dokładnie, to jest napastnik fenomenalny, mający zaledwie 18 lat napastnik, ma w tym sezonie 8 trafień i 3 asysty. No i prawda jest taka, że Maurizio Aditore, sam jeden Maurizio Aditore ma więcej udziału przy bramkach, bo ma ich 11, niż Tammy Abraham, Matteo Retegui i Lorenzo Luca razem wzięci. Ci tutaj panowie mają, a nie, mają, ma dokładnie tyle samo, bo Tammy Abraham 3 bramki, Retegui 3 bramki, Luca 3 bramki, no to mamy 9 goli, do tego dajemy sobie 2 asysty.
czyli łącznie 11 goal involvements. Z kolei Maurizio Aditore 8 goli, 3 asysty, też 11 goal involvements. Aczkolwiek, no na pewno ten overall w tym momencie robi sporą różnicę, jeżeli chodzi o porównanie bezpośrednie Maurizio Aditore, a na przykład Tammy'ego Abrahama. Ja bym był zwolennikiem takiej opcji, w której to moglibyśmy Tammy'ego Abrahama sprzedać do jakiegoś świetnego klubu. Jeżeli mielibyśmy dokonać na nim jakiś dobry, kolosalny zarobek, odwrócić faktycznie to, ile Roma zapłaciła za tego zawodnika, jak ta jego wartość no, nie dobiła w rzeczywistości w ogóle do tego pułapu, o którym byśmy mówili wcześniej, no to ja jak najbardziej na taki scenariusz bym się pisał. Oczywiście w naszej drużynie dochodzi jeszcze ten jeden aspekt. Aspekt Dybali. I co z tym fantem zrobić? Bo Dybala tutaj pełnił rolę u nas nominalnie skrzydłowego oczywiście i na tej pozycji skrzydłowego on tutaj grał. Wtedy Fede Chiesa też rozgrywał swoje spotkania na skrzydle, a w miejsce Angelo był tutaj ustawiony Baldanzi. Aczkolwiek opcja z przesunięciem Dybali na środek pomocy zaczęła wyglądać niezwykle kusząco i może faktycznie warto jeszcze wykorzystać do maksimum ten potencjał, jaki drzemie w Argentyńczyku, tym bardziej, że już za chwil parę, dosłownie za momencik, jego overall też zacznie spadać, bo zacznie spadać overall Dybali, na całe szczęście jest przygotowany na to Baldanzi, zacznie spadać overall Spinazzoli, jest tam na wypożyczeniu Ferrari. Myślę, że pozycją, o której ewentualnie moglibyśmy pomyśleć faktycznie, jeżeli chodzi o jakiś aspekt wzmocnienia jakiegoś przyszłościowego albo po prostu transferu, jest być może środek pola, bo Brian Cristante, jeżeli opuści nasz zespół, no to jego oczywiście stracimy. Paredes ma już 31 lat, młodszy nie będzie, a jest tutaj Cesare Casadei. No to nie jest to jakoś specjalnie obstawiona pozycja, ale to jest po raz kolejny pytanie do was. A co wy o tym myślicie, drodzy państwo? Słucham was niezwykle serdecznie. Paulo Dybala. Forma na przestrzeni tych ostatnich tygodni kapitalna. U niego ten overall już z tego co widzę zaczyna spadać, dokładnie tak. Czy spada ten overall także u innych zawodników grających w takim podobnym wieku? A zaraz to sprawdzimy, Dybale przekonwertujmy. Angelo, 15 tygodni. Tammy Abraham, 57, dynamiczny potencjał u niego też na całe szczęście zadziała. Matteo Retegi, Lorenzo Luca, Miles Pilar, on też zaskoczył chyba wszystkich. Mario Lombardi, zaraz będzie miał 75 punktów overalla. No i Spinazzola. To jest z kolei dla mnie spore zaskoczenie, bo on nadal się rozwija jeszcze. Wydaje się, jakby chciał wskoczyć na te 84 punkty overalla. Do tego jest Gianluca Mancini, Marasz Kumbulla, Riccardo Calafiori. Moim zdaniem bardzo dobry, fenomenalny transfer. Dalej jest Zeki Celik. Raul Bellanova 6 tygodni potrzebuje, żeby przerobić go na pozycję prawego obrońcy nominalnie. Zaraz też rozwiniemy o jeden punkt overalla wyżej Paredesa. Bove potrzebuje załapać formę, żeby móc uruchomić ten dynamiczny potencjał. Fede Chiesa jeden tydzień tylko potrzebuje, żeby móc się rozwinąć na pozycję, żeby zostać przekonwertowany na pozycję lewego skrzydłowego. Do tego Cesare Casadei. Cesare Casadei tutaj się fajnie rozwija. U Cesare Casadeiego możemy ewentualnie zadbać o pracowitość w obronie. Nicolo Pisilli tutaj 11 tygodni. Tommaso Baldanzi tutaj byliśmy. Dobrze. Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tylko przesymulować te kilka dni do przodu i zobaczyć, co się dalej wydarzy. Przed nami starcie z Empoli. No i trzeba wziąć pod uwagę na pewno ostatnią bardzo dobrą formę Dybali, a także to, że no Roma na przestrzeni tego całego sezonu jednak zaliczyła pewien falstart, chociaż prawda jest taka, jedno zwycięstwo, jedne trzy punkty i my już wtedy wskakujemy do czołowej piątki i już inaczej się na to wszystko patrzy, ale nie ma co tutaj jakoś specjalnie dzielić skóry na nieupolowanym niedźwiedziu, nie ma co myśleć tutaj o trzech punktach, trzeba je najpierw zdobyć. Bellanova wskakuje od razu do wyjściowego składu na prawą obronę, nawet nie wiem, czy to nie będzie debiut tego zawodnika w barwach Giallorossi, więc zobaczmy. Symulujemy starcie z Empoli szybko. No i Fede Chiesa, przepraszam, to Fede Chiesa miał ostatnio kapitalną formę po tym, gdy w końcu wstał właściwą nogą i podtrzymuje tę formę. Dwie bramki Fede Chiesy i do tego jeszcze trafienie Dybali, więc zawodnicy ci udowadniają, że przesunięcie ich w taki sposób było strzałem w dziesiątkę. No i do tego dokładamy oczywiście kolejne czyste konto z Filara. Bardzo dobry debiut Bellanowy, świetny duet Manciniego z Kumbullą, jak i z Calafiorim właśnie. Spinazzola fenomenalnie, no prawdę mówiąc, zastrzeżeń brak. To było podręcznikowe zwycięstwo ekipy Daniele De Rossiego. A teraz, allora, zajrzyjmy sobie do informacji, jakie do nas przyszły. Rozmowy z Lechem Poznań spełzły na niczym, ponieważ uznali naszą ofertę za zbyt niską.
To akurat ciekawe, a właśnie, no w sumie pod kątem tej pozycji środkowego pomocnika ofensywnego Filip Marchiński jest takim zawodnikiem, nad którym się mocno zastanawialiśmy. Tommaso Baldanzi, no to jest też piłkarz, którego ja cały czas odbijam ze względu na to, że on tam złożył tę prośbę o transfer i ja wierzę, że w pewnym momencie ze względu na granie on w końcu będziemy w stanie przenegocjować z nim ten kontrakt, bo bywały już takie momenty, miałem już takie chwile i mam nadzieję, że uda się to podtrzymać także i teraz. Leandro Paredes do Fiorentiny. 31-letni środkowy pomocnik, środkowy pomocnik defensywny, no zdecydowanie u nas zmiennik, ale istotny element szerokiej kadry. No możemy ewentualnie rozważyć jakieś negocjacje, natomiast za 14,5 najmniej go sprzedamy. Zobaczymy, co powie na to Fiorentina, jak bardzo potrzebują tego piłkarza w swojej drużynie. Tymczasem, czy dogada się Real Madryt? Dogadał się Real Madryt z Brianem Cristante, no dogadali dokładnie taką samą ofertę, jaką zaproponowali wcześniej, ale jako, że Brian Cristante ma już 30 lat, ale przede wszystkim jako, że jest to Real Madryt, to ja muszę to zaakceptować. To jest bardzo prosta sprawa. Mógłbym tutaj zabudować mur wokół swoich zawodników, traktować ich jako takich pupilków, nie wypuszczać ich pod żadnym pozorem z naszej drużyny. Ale jaki to by miało sens? Jaki to by miało sens, moi drodzy? Wydaje mi się, że niewielki. Z Marchińskim jeszcze nie możemy wznowić rozmów. Ja będę chciał wrócić na pewno do tych negocjacji. Zastanawiam mnie tylko, co zrobić dalej z fantem transferowym. I zapraszam was oczywiście do pisania w sekcji komentarzy. Czy chcielibyście, żeby do naszej kadry dołączył jakiś inny zawodnik? Czy chcielibyście może, żeby ktoś z wypożyczenia wskoczył tutaj do nas na właściwe pozycje, rozwój, możemy jeszcze przerobić, nie możemy przerobić tutaj Dybali, ale może będziemy już w stanie przerobić Fetekiezę, nie możemy jeszcze przerobić Fetekiezę, byłem przekonany, że już będziemy w stanie go teraz przerobić, ale jednak nie. W sekcji transferowej, czy możemy już tutaj rozmawiać z Filipem Marchińskim? Możemy rozmawiać z Filipem Marchińskim, więc zobaczmy, oni chcą teraz za niego dużo większe pieniądze, bo Filip Marchiński też się rozwinął, no dobrze, no niech będzie, no zlećmy te negocjacje, kupna raz jeszcze. Oj, nie aż tak. Zaproponujmy w taki sposób i zobaczmy. No będzie to absolutny rekord, ale prawdę mówiąc, no to troszeczkę nierealne by było, żeby aż tak rozwinięty Filip Marchiński jeszcze w tej ekstraklasie siedział. Roma po tamtym zwycięstwie zbliżyła się do czołowej szóstki. Jeden punkt straty do Salernitany, trochę więcej do Sassuolo, przepraszam, które ma swoją drogą jeden mecz rozegrany więcej. Skład Salernitany na załączonym obrazku widzimy. Awar to zawodnik, który oczywiście na początku reprezentował tutaj barwy Romy. Został sprzedany raczej bez jakichś większych skrupułów, bez jakichś większych rozterek. No i czy ja mogę cokolwiek zmienić w tej ekipie? Prawdę mówiąc, nie. No to tak dobrze była poukładana drużyna, że aż grzechem będzie ją rozstroić jakoś. Więc przechodzimy sobie do szybkiej symulacji na Olimpico di Roma, podejmujemy oczywiście Salernitanę. Szybka symulacja, czy będą kolejne szybkie 3 punkty? No szybkie może i tak, ale niestety nie na nasze konto. Angelo i Fedekieza z kolejnymi trafieniami, ale tym razem blok defensywny się nie popisał. Ogrom błędów Bellanowy i Calafioriego, do tego jeszcze żółte kartki. Bardzo słabo zagrała ta trójka, no bo można do tego dorzucić jeszcze Spinazzolę, ale najgorzej zagrał nasz kapitan, czyli Lorenzo Pellegrini. Wielka szkoda, wpadka w takim momencie, w takiej chwili, nie było tego w planach, zdecydowanie nie. I to troszeczkę utrudnia nam aktualną sytuację. Retegi może potrzebować zmiany planu treningowego. Myślę, że aktualnie, no ja myślałem, że zrównoważony tutaj akurat jak najbardziej spełni swoje wymogi, ale może w takim wypadku tu jest ok, u Retegiego dajmy takie skupienie, no reszta wygląda w porządku. I co jeszcze mamy informację? Mamy informację, że Raul Bellanova nie zagra z powodu uzbieranych żółtych kartek. No to ekspresowo się Bellanova wystrzelał, najwidoczniej jeszcze wcześniej te żółte kartki na swoim koncie miał, a my dopinamy transfer, ale transfer z klubu, a nie do klubu. Brian Cristante opuszcza AS Romę na rzecz Realu Madryt. Kolejna transakcja z Romy do Realu Madryt. Tym razem 30-letni środkowy pomocnik zamienia Rzym na stolicę Hiszpanii. No ja uważam, że to dobry deal był. Wyciągnęliśmy za niego 29 milionów, tyle ile można było maksymalnie. Tracimy owszem zawodnika szerokiego składu. Troszeczkę się nam tutaj zawęzi teraz zdecydowanie
zawęziło się nam tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych i w ogóle o jakieś możliwości rotacyjne, więc myślę, że możemy ewentualnie jakieś transfery rozważyć. Tylko pytanie kogo? No dokonywanie też teraz nagle transferu za 100 milionów będzie totalnie odklejone. I tak, że zrobiliśmy tutaj transfer przekraczający, ustanawiający nowy rekord transferowy, to myślę, że i tak zrobiliśmy tutaj sporą robotę. Mamy propozycję, jeżeli chodzi o talent z potencjałem na pierwszy skład, jeżeli chodzi o środkowych pomocników, możemy sobie zobaczyć, czy kogoś z tych piłkarzy moglibyśmy rozważyć jako zastępstwo. Jest tutaj na pewno Danilo, interesujący środkowy pomocnik defensywny z Nottingham Forest, aczkolwiek pytanie, czy jego tygodniówka nie będzie dla nas problematyczna. Moncayola, nieźle to wygląda, Sven Mignan też nieźle, ale Jakub Moder jako element szerokiego składu też nie wygląda źle. Jeżeli miałby kogoś zastąpić, jeżeli miałby pełnić, no podkreślam to, rolę zmiennika u nas, to no raczej nie mam jakichś przeciwwskazań specjalnych. Calvin Phillips, tak to wygląda. Roberto Lopez, czy jeszcze ktoś tutaj zwraca na was waszą uwagę w sposób szczególny? Piszcie o tym koniecznie w sekcji komentarzy, jak zawsze was do tego niezwykle zachęcam. Tymczasem spoglądam dalej, czy jest tutaj jeszcze jakiś piłkarz, którego moglibyśmy od razu wykupić, na którego moglibyśmy się rzucić i spróbować dopiąć ten transfer. Conor Gallagher, no ja mam nadzieję, że akurat ten piłkarz w Chelsea zostanie. Arthur Vermeeren, Jeremy Pino, Gonzalo, Lauren Urlich, Fabio Carvalho, kolejny, który ma już ogromną tygodniówkę, Ivan Martin, Tidiam Gomis, Junior Kadile. Moder w sumie nie wyglądał aż tak źle jako opcja właśnie do szerokiego składu, to nawet była to całkiem sensowna propozycja. Jack Hinshelwood to jest zawodnik, którego znamy dobrze, chociażby ze względu na to, że wiemy, że potencjał ma on ogromny z tego odcinka, gdzie wiemy, że to piłkarz, który jest w stanie się rozwinąć na naprawdę wyżyny, jeżeli chodzi o jego punkty overallowe. My przerobiliśmy go wtedy na środkowego obrońcę. Możemy spróbować zaproponować takie negocjacje, delikatne kupna tego zawodnika. Ja jeżeli chodzi tutaj o tych piłkarzy, których ewentualnie mógłbym także rozważyć, no to jest to na pewno wspomniany wcześniej, no Kuba Kiwior jest nadal tutaj jakby na tapet mamy też wziętą kandydaturę Kuby Kiwiora. Tutaj jest także Danilo. Danilo wygląda nieźle. Danilo wygląda naprawdę nieźle i prawdę mówiąc, patrząc na to, że Real nam zapłacił 30 baniek, a że tutaj za 23 moglibyśmy wyłapać tego zawodnika, no to myślę, że to byłby raczej steal. Ale zobaczmy, zaproponujmy ten transfer i zobaczymy, co na to powie. No przede wszystkim, co na to powie główny zainteresowany. A my tutaj jeszcze mieliśmy Joba Bellinghama. Zobaczmy, co młodszy brat Juda ma też... Czy ma co nieco do udowodnienia? Artur Pawłowski, to jakiś regen chyba z Henku. Whittaker, Buendia. O, jest! Joe Bellingham z Girony. 20 lat. Teoretycznie też tutaj jest jeszcze. Jest wielki potencjał. Tu jest, są papiery na grę na wysokim poziomie. Co o tym myślicie? Słucham państwa. Carlos Forbes, też postać nam bardzo dobrze znana, ale akurat pozycja, która jest u nas bardzo dobrze obstawiona. Tymczasem przejdźmy dalej. Już jeden transfer z klubu odbył się i może się wydarzyć zaraz jeszcze jeden. Cristante został sprzedany, z kolei rozmowy z Paredesem, no jednak się nie odbędzie, bo rozmowy w sprawie Paredesa spełzły na niczym, uznali naszą ofertę, kontrofertę za zbyt niską, a nie, przepraszam, za zbyt wysoką, by w ogóle dalej rozmawiać. Za zbyt niską to uznali w przypadku Filipa Marchińskiego. W porządku, przechodzimy dalej. No i motyw jest taki, że Fede Chiesa jest gotowy do ewentualnej zmiany pozycji. My dogadaliśmy wykup Filipa Marchińskiego za zawrotne 19 milionów euro z Lecha Poznań. Fede Chiesa przerobione na pozycję lewego skrzydłowego i tutaj potrzebuje 4 tygodni, żeby się rozwinąć o jeszcze jeden punkt overalla w górę. Natomiast Paolo Dybala... O kuźwa, Paolo Dybala po przerobieniu na środkowego pomocnika ofensywnego, mimo tego, że jego overall zaczął spadać, to teraz nagle ten jego overall nie spada, tylko on ma 90 punktów overalla i chce się jeszcze rozwinąć na 91. Co tu się wydarzyło właśnie? Jestem odrobinę skonfundowany, ale może tak miało być. Najwidoczniej tak miało być. Mario Lombardi, tutaj ta lewa strona. Ja uważam, że Stefano Ferrari to będzie dobry motyw. Trzeba będzie trochę cierpliwości na pewno pokazać.
ale będziemy go wprowadzać do naszego składu. Czy ta trójka środkowych obrońców Calafiori, Kumbulla i Mancini nam wystarczy? Nie mają za dobrej formy, panowie. Może wypadałoby cofnąć kogoś z wypożyczenia. Mauro Perkowicza, czy on by tutaj był w stanie jakoś częściej grać? Nie chcę też zrobić krzywdy któremuś z tych zawodników, cofając ich z wypożyczenia, bo na pewno na tym wypożyczeniu grają więcej i częściej. Antonio Conti też wypożyczony, Cherubini, Pellegrini. No sami widzicie, że jeżeli chodzi o środkowych pomocników, to jest tutaj Cesare Casadei i jest Lorenzo Pellegrini. I nie jest tutaj jakoś specjalnie dobrze obstawiona ta pozycja. Ale też nie chcę teraz nagle wlecieć tutaj kompletnie z transferami, które wywrócą do góry nogami nasz cały skład. No jest to problematyczne. W każdym razie, dogadaliśmy transfer Filipa Marchwińskiego. Czy jesteście na ten transfer? Też o tym piszcie. A my tymczasem możemy zaproponować mu negocjacje kontraktu, zaczynając od skromnych 28 tysięcy tygodniówki. To i tak jest prawie 3 razy więcej niż aktualnie zarabia w Lechu. A teraz przejdźmy do starcia z Moncą. To jest bardzo ważny dla nas mecz. Dogadaliśmy także zakup Danilo za 22 miliony zaledwie. Ej, no to jest promocja fest. To jest promocja fest i w takim razie Danilo bankowo musi zostać kupiony. To od razu mówię, że Danilo jest kupiony na 100%. Ile wy mu chcecie zaoferować? Chwila, dobra, stop. On tam zarabia 58. No nie wyskakujmy od razu z 80 milionami, tak? Rola to będzie rotacyjny. No i dobrze, przynajmniej wiemy z czym, na co się pisze jakby, tak? Dołączając do nas. Fantastycznie, 4 lata. Możemy zaproponować klauzulę. Jak teraz zapłaciliśmy za niego 20, tak, ktoś nam da kiedyś za niego 80, o ile się zgodzą na taką. Pewnie nie, pewnie będą chcieli dać jakąś 40. 52, to i tak nie jest w sumie źle. Zróbmy z tego 55, bo chyba powinno nam tak to pozwolić podnegocjować. I teraz propozycja tygodniówki. No i to jest sensowna tygodniówka, a nie to, co nam wcześniej zaoferował nasz asystent. Powiem wam szczerze, ten asystent to tak średnio tutaj nam doradza. W każdym razie, mówiłem, że co jak co, ale ten transfer trzeba dopiąć, tym bardziej, jeżeli udało się go dopiąć za 22 miliony zaledwie, no to tak jak mówię, nam zasponsorował ten transfer Real Madrid i to jeszcze z dokładką, a Danilo może stać się nawet elementem składu w razie jakiegoś pierwszego składu. W razie jakiejś kontuzji, w razie jakichś potknięć, ja nie widzę przeszkód, nie widzę przeciwwskazań, żeby ten piłkarz nie stał się także istotnym składem ekipy ze stolicy boskiej Italii. Zatem witamy Danilo. Zamienia Nottingham Forest na Romę, na pewno bardziej malownicze i piękne i bardziej do życia miejsce. Ale ja oceniam ten transfer celująco. No tak, najlepsza możliwa oferta to były 22 miliony, my zrobiliśmy 22,700, więc jest naprawdę nieźle. Dodatkowo 80 punktów overalla. No i mamy jeszcze klepniętą opcję Jacka Hinshelwooda za 7,5 miliona. I co z Jackiem Hinshelwoodem? Słucham państwa. Co z tym grajkiem? Akurat tego transferu no nie musimy tak panicznie brać tu i teraz w tej samej sekundzie. Ale wiadomo, jest jak jest. Danilo, nowy plan treningowy dla ciebie, przyjacielu. To będzie oczywiście pełne skupienie na szkoleniu. Dla Bellanowy damy troszeczkę więcej kondycji. A teraz ja chcę zrobić oprócz planu treningowego, chcę zrobić jeszcze tutaj jedną bardzo ważną rzecz. U Bellanowy nadal chyba nie będziemy w stanie tutaj przekonwertować go na pozycję prawego obrońcy definitywnie. Potrzebuje na to jeszcze trochę czasu. Zgadza się. Ale teraz mając tutaj Danilo, właśnie, tu już ładnie zadbaliśmy o te pozycje chociażby, no wymiana Briana Cristante, myślę, że na Danilo była po prostu dobrą decyzją, dobry biznes, a w momencie, w którym, tak jak mówię, do gry wchodzi Real Madrid, no to wtedy na bok się odkłada wszelkie niesnaski, jakieś tam ale, po prostu wjeżdża najlepszy klub na świecie i nie ma tematu. Zatem, zapisujemy sobie skład. I przechodzimy do kolejnego spotkania, jakim będzie starcie z Moncą bodajże, tak? Moncą, która jest... Kurczę, to jest dla nas bardzo istotny mecz. Żeby utrzymać w miarę bliski dystans do reszty stawki Leslie Ugochukwu, Sambi Lokonga i Donny van de Beek. Intrygujący środek pola, no i do tego ten Petania, który niestety, ale... ma bardzo dobrą formę strzelecką. Tammy Abraham, no nie ma dobrej formy strzeleckiej, tego o nim powiedzieć ostatnio nie możemy, dlatego Mateo Retegi wskoczy w jego miejsce. Danilo, czy to jest moment na debiut? Może i nie, ale zadebiutujesz w tym momencie. I kolejnym zawodnikiem, który może zagrać, będzie Lombardi. Proszę bardzo, Lombardi, Danilo i Retegi, tak więc wymieniamy kręgosłup. Dybala rozwinięty do 90 punktów overalla, mam nadzieję, że mimo to jednak poprowadzi nasz zespół do zwycięstwa i że zakończymy ten odcinek w dobrych nastrojach,
Fede Chiesa z golem, Czelik z trafieniem, Mateo Retegi fatalnie i w sumie równie fatalnie Tammy Abraham. Słuchajcie, może. Co z tego, że ten Mauricio Aditore ma 10 punktów overalla mniej od Abrahama? Może potrzebujemy go cofnąć. Może on już w tym momencie powinien stać się naszym numerem 1. A może nie.